Siemaneczko widzowie, w takim troszeczkę innym wydaniu. Oczywiście top 10 modów tygodnia, troszeczkę pewnie o wcześniejszej godzinie, bo dzisiaj, jeżeli mi się udało, będą dwa filmy. Wlatuje jeszcze Gospodarstwo po Dziadku, bo w tym tygodniu znowu mamy przygotowany dla Was maraton, tym razem z polskich sąsiadów, także napiszcie hashtag 2. A Wam przypnę serduszko do komentarza, no i oczywiście zostawcie łapkę, zostawcie suba, żeby było po prostu pokazane, że Wam się ta seria podoba. A my zaczynamy. W pierwszym modzie mamy dwa budynki, czyli jest coś takiego. Na przykład takie coś i na przykład mamy takie coś. No to jest, widzowie, to samo, tylko to jest inne oteksturowanie, także tutaj jakichś znaczących różnic nie ma. No ale oczywiście kwestie wyglądowe jak najbardziej inne. No tu jest na przykład kolor taki, widzowie, a tu jest kolor taki. No a jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, to tutaj macie kolor taki, a tu jest taki sam. Także możemy sobie jeden budynek przetestować. Jeżeli chodzi o kwestie wyglądowe, naprawdę fajnie to wygląda. Mi się zdaje, że jest to stara jakaś obora i jest po prostu dobudówka zrobiona z jakichś tam suporków, z jakichś tam pustaków. Mamy takie okno przymglone delikatnie, przez które praktycznie nic nie widać. Możemy sobie to otworzyć, a w środku wygląda to tak. No ładnie. Taki przedział o tych ościan, nałożona tak ładnie tekstura. Powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna opcja. Kupimy sobie, powiedzmy, tam ze 4 mućki, niech sobie łażą, a krowy sobie normalnie tutaj chodzą. Kolejny raz bardzo ładna tekstura, jeżeli chodzi o sufit. Fajnie niebieski, w ogóle rzucający się w oczy kolorek tego wszystkiego. Możliwość otwierania wrot, czyli jak będziecie zwierzęta przywozić, to nawet fajnie powinno to wyglądać. No i oczywiście możecie sobie stąd wyjść. Tutaj jest wejście numer 1 do standardowego miejsca, gdzie jest zbiornik, bo to już ludzie robią praktycznie cały czas. Mamy pierwsze wejście, to takie mniej więcej odstępne. No i tutaj wygląda to tak, że macie przejazd podwójny. Konstrukcja bardzo znana, bo powiem Wam, że te konstrukcje występują w tym stylu w coraz większej ilości stodół, obór tych właśnie starodawnych. Mamy tutaj otwieranie drzwi, możemy sobie oczywiście wejść. Możemy sobie na R-kę na przykład zapalić światło, tylko nie wiem, dlaczego ja tego nie mogę tutaj otwierać też drzwi, widzowie. A chyba to jest od tego. No i mamy fajnie rozbudowaną górkę. Oczywiście nie jest to górka na jakimś nie wiadomo jakim poziomie, bo nie jest jakaś strasznie wysoka, ale jest to górka taka wystarczająca, żeby położyć sobie jakieś przykładowo kosteczki. Ozdoby w postaci właśnie jakichś baniek z mlekiem. Od tyłu wygląda to tak. No i ten drugi budynek, tak jak Wam mówiłem, też się tutaj znajduje. Kolejnym modem będzie ubora, ale za 40 koła. 10 tysięcy mordy pojemności. Ten płot jest tak krzywo pozbijany, że ja nie wiem, kto to po prostu zbijał. Ma to oczywiście swój urok, ale czy to wygląda aż tak mega kozacko, aż tak krzywo pozbijane? No bym powiedział, że nawet okej, nie ma jakiejś tragedii. Tu jest jakaś wanienka, dalej. Tutaj mamy inną teksturę, widzę nałożoną. Tutaj jest kolejny raz inna tekstura. Mamy zdobienia, no od tej strony 10 na 10, jeżeli chodzi o wygląd. Przepięknie to wygląda. Te wybite okna, te zdobienia, no jest to rewelacja. Z tej strony 3 na 10, bo wygląda tak bardzo pusto. No i z tej strony oczywiście piękny wygląd starodawnej obory. Znowu autor nie zapomniał o zdobieniach, które wyglądają następująco i są no wszędzie praktycznie tutaj. Kolejny raz jakieś okna powybijane w różnych momentach, także też fajnie to wygląda, naprawdę troszeczkę inaczej. Okno na górkę, gdzie ta górka jest dosyć wysoka. Możemy sobie otworzyć drzwi numer 1. I to jest taka kanciapa, warsztat, ale tutaj nie wjedziecie na pewno żadnym pojazdem, bo się nie zmieścicie po prostu. No i mamy miejsce na zwierzęta, gdzie one tutaj powinny sobie chodzić. Oczywiście teścik zrobimy. Kupimy sobie parę krówek. Krowy chodzą z tamtej strony, być może one nawet i wchodzą do budynku, jeżeli dobrze pójdzie. Z tej strony mamy wejście chyba też do muciek. To możemy sobie też otworzyć i to jest wjazd jakiś taki bardziej garażowy i mamy drabinę. Patrzcie, jaka konstrukcja w ogóle wzmocnieniowa, bardzo fajnie to wygląda. Powykrzywiana drabina, naprawdę też spoko opcja. No i tutaj pokaźnych rozmiarów górka, tak jak mówiliśmy wcześniej. Kolejny raz zbicie w bardzo podobnych gdzieś tam tych strukturach, że macie łączenia, widzicie o co chodzi. Tylko tu jest oczywiście więcej miejsca niż w tamtej gdzieś tam oborze. I kolejny raz bardzo ładny budynek, który się wpasuje Wam na praktycznie każdą serię polską. Mamy takie coś od Rabe, jest to tylko 2,5 metrówka, także nie jest naprawdę jakoś dużo. Można dodać sobie takie rzeczy, można sobie zmienić te rolery tylnie, tak to się nazywa. Można zrobić nawet i talerzówkę z tego, można zrobić coś takiego. Aha, czyli są dwa po prostu rodzaje. Kolor podstawowy, można to edytować, widzowie, na wiele sposobów, czyli zrobić kolor na przykład tego w tą stronę, na przykład, nie wiem, tutaj co można zedytować, na przykład ten tył można zedytować, to
Może mogą być na przykład inne kółka. Tutaj możemy na przykład dać sobie czarne te właśnie wały. Ja sobie zrobię to w tą stronę. Wy jak chcecie, tak sobie oczywiście to ogarniecie. No jest taki gruberek, to na ściernisko, jak ty wiedziecie, też nic się nie stanie i powinno wam, widzowie, wszystko śmigać i być dobrze. Dobra, czekajcie, ja sobie to zaraz podczepię. Oho. Może nie tak zaraz. Dobra, działa. Tutaj żadnych przewodów nie ma, tutaj jeżeli chodzi o działanie tego wszystkiego, też raczej rewelacji nie będzie, no bo po prostu jest to gruber. No to jak każdy z was się pewnie domyśla, widzowie, no wielu funkcji to nie będzie tutaj. Opuszczamy, wchodzi delikatnie w ziemię, możemy sobie włączyć, żeby zobaczyć animację. Fajnie, bo on robi od razu glebę taką jak po kultywatorze, nieważne po czym jedziecie. Czyli ta gleba będzie fajnie wyglądać, nawet jeżeli w ściernisko wjedziecie, będziecie mieli od razu teksturę po agregacie, czyli łapie to... Jakbyście zrobili wcześniej pługiem, później na przykład agregatem na tej zasadzie, a nie, że robicie tak jak czasami to jest dodawane do takich modów jako talerzówka. No animacje są, kręci się wszystko, także fajna sprawa. Jest on dosyć sztywny, jeżeli sobie pojedziemy tak o kółka, też się fajnie dostosowują, bo latają. Moim zdaniem bardzo fajny modzik, ale nie ma co się nad nim rozczulać. Brona talerzowa Akpil Gepard H, 3-metrowa. Osłony boczne. Ładniej wygląda z osłonami. Hydropak, tak albo nie, ja bym sobie wziął, bo można zawsze do hydropaka, widzowie, jakiś siewnik na tył sobie ciachnąć i robić wtedy dosyć dużo większym zestawem. No a to jest, wiadomo, że wygodniejsze. Znaczy większym, w sensie, że dwie prace na jedno tak naprawdę. Dobra, to sobie podczepiamy. Oczywiście to jest pewnie od hydropaku. Możemy wziąć to do góry, osiadanie. No zachowuje na tych śrubach się to po prostu normalnie, także jest to dobra sprawa, bo widać, że jakiś autor to robił ogarnięty. Co możemy zrobić? Możemy oczywiście to puścić, możemy sobie tym tworzyć tak jakby pola, no ale to jest opcja taka standardowa, jeżeli macie ten mod. Weźmy sobie y. No i to co mówiłem. Talerzówka tutaj oczywiście robi tak, a jeżeli wyjeżdżacie sobie na trawnik, robi teksturę ścierniska. Czyli no to jest talerzówka taka jak być powinna, oczywiście wchodzi to wszystko tutaj na przykład bardziej w ziemię. No a tutaj wchodzi to w ziemię troszeczkę inaczej. Czyli tak się trzyma tak totalnie praktycznie góry i nie wchodzi prawie wcale. No jest to fajna sprawa. Ja jeszcze, widzowie, dla testu, jeżeli mamy już to przetestować tak ogólnie nawet dobrze, no to pasowałoby jeszcze sobie podczepić jakiś tam zestaw na tył, na jakiej zasadzie po prostu działa sobie podnośnik i czy w ogóle działa. Bo czasami jest coś takiego, że ktoś robi takiego moda, później to może nie działać, tamto może nie działać, ale widzę, że tutaj raczej takich błędów nie powinno być. Do góry. Jest dźwięk, jest animacja. Także mordy, wszystko działa tak jak powinno działać. Jestem zadowolony z tego moda na pewno. Polecam każdemu. Skrzynka plastikowa. Nie kierujcie się tym, że na ModHubie jest w kategorii palety, bo jest w kategorii po prostu różne. Można sobie tutaj sypać wszystko. Nawet zboże do dziurawej palety, także jest to fajnie zrobione. Tak realistycznie bardziej, wiadomo o co chodzi. Pasowałoby nam dać tutaj, widzowie, kipruj na ziemię, być może jakiegoś ziemniaka troszeczkę, żebyśmy mogli sobie zobaczyć. Dajmy sobie wartość jakąś taką. No i dobra. Coś się kipruje w ogóle na tą ziemię, czy nie? Dobra, dajmy sobie, nie wiem, promień taki, dajmy sobie wartość na przykład taką. O, są ziemniaki, nie wiem dlaczego to się wcześniej nie tepało, ale teraz to jak się stepało, to już tak na dobre się stepało. No i do czego służy ta skrzynka, która ma 500 pojemności? O, może służyć do zbierania ziemniaków. Ja bym proponował, widzowie, nawet wziąć sobie jakieś wiadereczko i z wiaderka dawać tutaj i wtedy w 500 sobie to mniej więcej przenosić albo nawet to trzymać sobie gdzieś w jakiejś stodole. No to tyle, jeżeli chodzi o ten mod, bo to nie mam innego zastosowania. I mamy taki kultywator, który ma 2,2 metra. Unia. No możemy wziąć sobie kolor całkowicie, widzowie, dowolny. Tutaj was raczej niczym nie zaskoczę. 18 zapotrzebowania mocy. Mało, no ale to jest, wiadomo, maszyna do 30, do 60. Coś tego pokroju, a na pewno nie do jakichś maszyn takich większych na przykład. Dobra, my sobie to teraz przetestujemy, widzowie. Ja sobie tym na przykład wlecę. Coś tu można robić, można stworzyć pola oczywiście. Animacja jest. Jak sobie kliknę twórz pola, to jak wyjedziemy, widzowie, tutaj, to oczywiście to pole się nam jak najbardziej, jak widzicie, tworzy. Co prawda jest ta tekstura gdzieś tam tego talerzowania, ale jest dobrze.
No i co, widzowie? No to tyle, tu nawet nie ma animowanych za bardzo elementów, bo co tu można animować? Jak to jest sztywny taki agregat, praktycznie jak samoróbka. Agregat, kultywator. Krajzega, cerkulatka, jak zwał, tak zwał. Kolory podstawowe, nie będę tego zmieniał. Chcecie, pozmieniacie. Mi to kompletnie bez różnicy, jak to wygląda. Tutaj, jeżeli chodzi o napędzanie tego wszystkiego, pytanie, czy to musi być podłączone do ciągnika, wsiąść do pojazdu, czyli można działać po prostu na tej zasadzie. Uruchommy to. No i czy tutaj można sobie coś tam działać? Raczej nie bardzo, mogę to uruchomić. Oczywiście jeszcze raz. Jakiś panel IC do tego jest, na przykład, żeby na przycisk zrobić? Coś tutaj jest, ale to jest chyba od zaczepów tylko i wyłącznie. Wy napiszcie, widzowie, jak się to u was nazywa, bo my ostatnio z Kolizem właśnie dywagowaliśmy na temat, jak to się nazywa u nas, ale to zobaczycie pewnie w odcinku jeszcze w tym tygodniu, bo ja ten mod już testowałem. Jeżeli chodzi o cokolwiek, to po prostu syp kłodę, damy sobie, nie wiem, świerka 4 metry. Dobra. Kurde bela, tak to widzowie, chyba nie za bardzo to zadziała na tych drzewach. To musi być coś dużo mniejszego, wiecie? No coś tam załapało, ale to... To są mordy za duże kawałki. A jakby tak złapać? O! No szkurde bela! Dobra, załapało, widzowie. No działa to na tej zasadzie. Wiadomo, że na takiej cerkulatce nie tniecie, widzowie, drzewa takiego, jak ja wam teraz tutaj pokazuję, tylko się tnie bardziej mniejsze kawałki. No ale w każdym razie taka cerkulatka wyszła i powiem wam, że ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby każdy koło domu to miał. To oczywiście ma piec na drzewo, może sobie popalić. To się uwierzcie, że przydaje. Kiedyś może wam odcinek nagram, nawet w prawdziwym życiu, jak ja tym tnę. Agromet, Famarol, Słupsku, 200, o Boże, ile konfiguracji, to jest zwykła talerzówka. 2 metry szerokości roboczej. U240. To jest taka równa. To jest w ogóle z jakimiś korbkami. Dajmy to na przykład, nie wiem, tą trójkę niech będzie. Co inne zaczepy całkiem. Dodatkowa waga. 3, 2... Fajnie. Uzębienie typ pierwszy. Gładkie. Uzębienie typ drugi. Uzębienie typ pierwszy. Typ tylnik. Uzębienie typ pierwszy. Typ drugi. Weźmiemy takie i takie. Z przodu i z tyłu niech będą. Ja nie wiem, co to kompletnie jest, widzowie. Tak naprawdę. Z przodu i z tyłu niech będzie. Tylnia tablica. Czy to jest takie fajne? Raczej nie za bardzo, ale te 12 sobie weźmiemy. Odblaski okrągłe albo trójkątne mogą być. Albo po prostu zostawić sobie... Nic, odblaski tylnie też nic. No i tutaj kolory podstawowe mamy do wyboru, takie właśnie kolorki wyblakłe, także jest to naprawdę fajne. To tutaj nie wiem, co to jest, a to? Aha, czyli to są odblaski najprawdopodobniej tego tyłu i tam jakieś obwódki, dobra. Nas to za bardzo nie interesuje. Jak ta kolorystyka będzie wyglądała u was, widzowie, to wy sobie to pomalujecie i będziecie tak to po prostu mieli pomalowane. Dobra, ja sobie to podczepiam i na jakiej zasadzie to działa? Jak się obniża? No jest to sztywne po prostu. Haha, tak myślałem, widzowie, że tym będzie można sobie konfigurować. I to przodem i tyłem. To jest jedna z lepszych w takim razie talerzówek, widzowie, do Farminga 22. Tym można robić na podejście. Szkoda, że na podejście czegoś takiego nie rozrobili, ale mniejsza o to. Opuśćmy. To się oczywiście opuszcza. Możemy sobie włączyć tworzenie pól. No i robi się tekstura takiej talerzówki, jak powinna być. No bardzo fajnie, że to w ogóle jest konfigurowane. No można sobie nawet i na ziemi tak naprawdę tym ruszać góra-dół. I będzie to dobrze wyglądać. Patrzcie, to jest trochę skrzywione. To sobie możemy zrobić nawet i trochę w tą stronę. I te talerze inaczej po prostu będą gdzieś tam wchodziły i nachodziły. Także jest to moim zdaniem opcja bardzo, ale to bardzo fajna. Ale przejdźmy do głównego tematu odcinka. Pytaliście, kiedy 30 na konsolę. No 30 na konsolę co prawda nie ma Ursusa, ale jest Lizard C330M. Czy on się jakoś bardzo różni? Nie mam bladego pojęcia. Opony Lizard albo Lizard, no... To tak, oba, duże, małe, obciążniki, oba i tak dalej. Kratka, nowa.
Stara, nowa, stara. Przednie obciążniki, tak albo nie. Chlapacze, przód, nie, przód, błotniki. Tak, naklejki. Srebrne, aha, czyli to jest skonfigurowane na tej zasadzie, że tutaj, jeżeli nawet będziecie mieli naklejkę, widzowie, to i tak nie będziecie mieli naklejki Ursus. No, trochę lipa. Kabina zamość, kabina koja. No, jak wolicie, tak se zrobicie, ja sobie tą koję wezmę. No i kolory podstawowe, widzowie, to już od was zależy, jak to wszystko chcecie mieć skonfigurowane. Ja sobie zrobię... A! Niech będzie taka. Dobra. Oczywiście dół też można korpus sobie kolorować, czy to na czarno, czy na inne kolory. Jak to wygląda? Panel IC jest? Jest. Także jest to dosyć duży plus. Dźwięki przepiękne, jeżeli chodzi o panel IC. No i dalej powiem wam, że funkcji tutaj za bardzo nie widzę. No jeżeli chodzi o model, my już mówiliśmy, że ten model jest fajny na peceta, a to jest po prostu to samo, tylko na konsolę. Odpalmy. Sprzęgło idzie w dół, żeby tą nogą przycisnąć to. Bieg idzie dobry. Patrzcie, jak tutaj goście ominął też i na lipkę Ursusa, najprawdopodobniej na kierownicy. Fajnie, biegi ma, rozpędza się, dym z kumina leci, światła tylnie działają, awaryjne działają, lusterek brak, także widzowie też nic nie zrobita. Środkowy panel IC jak najbardziej działa, do tylnej szybki też jak najbardziej działa. Dźwięki są, oczywiście drzwi można sobie od tej perspektywy też pootwierać czy tam pozamykać. Kolejny raz biegi, czy to do tyłu, czy to do przodu, gaz, sprzęgło, wszystko działa, podświetlanie zegarów. Jak włączacie kierunkowskaz, też to działa. Jak włączacie sobie światełka, też jest podświetlanie tego zrobione bardzo zresztą ładne, jakby nie patrzeć. No i z ważniejszych spraw, mordy, co ja wam mogę tutaj pokazać? Chyba, tak szczerze, nie za bardzo, co mam wam tutaj pokazać, no nie? Jest to po prostu dobry mod, w którym brakuje jeszcze dużo rzeczy. Ja grając na przykład na 30 takiej konwertowanej, no nie wiem, takie na przykład dodatki jak bujane drzwi, czy no sporo głupot jest, których można było tutaj dodać. Być może kiedyś autor doda update'ik tego wszystkiego, widzowie, i ta 30 będzie jeszcze lepsza. A i tak cieszę się, że w ogóle ma ta Lizarda, a nie Ursusa na konsolę. Tyle było pytań. Kiedyś obiecałem na live, że wam to pokażę na top 10 modów tygodnia. Przyszedł czas, żebym wam to pokazał. Od razu wam to, widzowie, mówię, jest to mod na moim linku. Nie wiem, jak go znaleźć w internecie. Ja go dostałem na live'ie, na jakimś linku i nie mam bladego pojęcia, skąd ja mam go znaleźć, co pobieram, widzowie, to i tak mi do tego nie pasuje. Ja dodałem do tego jeszcze napis agrosieć, także jak komuś się to będzie podobało, to fajnie. I zwiększyłem mu moc maksymalną do 230 koni, bo tak mi pasowało do serii. Dobra, co możemy robić? Obciążniki oczywiście możemy sobie tutaj konfigurować, co chcecie tak naprawdę. My sobie weźmiemy to, jeżeli chodzi o moc, damy sobie tą 230, tylko tutaj jeżeli konfigurujecie, to też macie, widzowie, tutaj konfigurację, widzicie. Jest 175 na takiej na przykład skrzyni, na takim fotelu, jest 230 na normalnych biegach. Są różne warianty mocowe, także tu możecie się naprawdę pobawić, tym powygłupiać i działać, sobie wezmę normalnie na biegach. Marka Q, Nokiany, BKT, Trelborgi, Weder, coś tam, Mitas i tak dalej, i tak dalej. Michelinki damy sobie, mordy, na szerokim ogumieniu. Kabinę Leak damy sobie AL, czyli wszystko. Additional, coś tam. No to jest jakieś takie poszerzone jakby siedzenie. To coś damy sobie, też niech będzie tak. Tutaj jest ta kabina, która po prostu ma otwierany przód i światła. Znaczy kabina, no szyba po prostu. Damy sobie premium światła. Federsy sobie jak najbardziej damy i bug z tyłu też szersze. Koguty sobie damy na maksa, to jego to ja nie będę robił. Rewersik, niech będzie ten najlepszy. Rof, niech będzie ten panoramiczny. Pojemność, niech będzie większa. I tutaj kolorki podstawowe ja polecam wam zmienić, bo tył po prostu będziecie mieli w takich oto kolorach odróżniających się. Także my sobie to, widzowie, zmienimy i będzie wszystko tak jak najprawdopodobniej u mnie na serii. Nie pamiętam dokładnie, jak to na serii wygląda, ale będzie bardzo podobnie. Ma on wbudowane takie coś, widzowie, że można sobie nawet, nie wiem, o to tak naprawdę przestawiać, można sobie to konfigurować na 1000 różnych sposobów. Jest dużo tego. Już, kurde, widzowie, chory jestem, gardło troszeczkę nie domaga tak naprawdę na koniec tego odcinka, ale dzisiaj znowu cały dzień nagrywkowy, nie ma nawet kiedy sobie przerwy tak naprawdę zrobić.
ale jest ciężko, bo już każdy jest taki aż bolący. Dobra, z ważniejszych spraw, mordy. Można tutaj nie odpalać go z Entera, tylko można sobie odpalić nawet i z przycisku. Możecie się zakochać w dźwiękach. Tutaj oczywiście wszystko jest animowane. No w nim właśnie to jest dobre, że... No wszystko tu można sobie zrobić. Czy to kierownica? Dalej, bliżej, oddalić. Światło awaryjne, światełka takie. Takie, srakie, owakie, no nie wiem, kierunkowskazy nawet możecie sobie ogarniać. Tutaj drzwi, tutaj tempomat, żeby sobie ruszyć. Tutaj... Jest jakaś poduszka nawet zakładana, rozkładana. To ja powiem wam, że nawet w większości funkcji, mimo że ja gram na tym na serii, tak szczerze nie znam. Tu jest jakaś nalepka Jundira. To nie wiem od czego jest, to jest od tego. To jest jakieś światełko. O, jest jakieś to dodatkowe światła górne. Tu są koguty na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Ruszmy. Oczywiście podświetlanie zegarów, światło, jak się pewnie domyślacie, to wszystko działa. Także widzowie, po prostu to działa. Macie tutaj lusterka, które działają. Nie wiem, kierunek sobie włączacie, też wam tu się świeci, światło zapalacie, też wam się tutaj świeci, koguty, cokolwiek, gaz, hamulec, sprzęgło, dosyć dużo biegów, można wybrać sobie też w automacie go, jak wolicie, tak sobie zrobicie, tylko w automacie ja tego, widzowie, nie przerabiałem pod kogoś, tylko pod siebie, to w automacie nie będziecie mieli 230 koni, tylko będziecie mniej. Patrzcie na animację biegów, jak to wygląda. Przecież to jest totalny kocur oto. No ja, widzowie, każdemu z was polecam sobie to pobrać, tak jak pytaliście, tak dostaliście w końcu. Kazaliście wydać z tą agrosiecią, to też wam daję z agrosiecią. No i co, mordy? Cieszcie się pobieraniem, bo ja nie wiem, gdzie on w internecie jest dostępny. A ja już zmykam, bo widzowie, gardło już nie domaga. Nara, linki w opisie.